Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie troszkę nietypowy materiał. Mianowicie opowiadam Wam troszkę o budowie XPG Battle Cruiser, czyli ta, która tutaj stoi za mną. Jest to budowa za 6 stóweczek. Jak wiadomo, no nie jest to tanio. Większość klientów kupuje obudowę od 150 do powiedzmy 300-350 zł. No ta niestety jest dużo droższa i za tą kasę kupimy już fajnego fraktala, a może nawet Fantexa. Co my za te 6 stów otrzymamy? Czy to jest funkcjonalność, czy jakość, a może coś innego? No i właśnie o tym Wam chcę opowiedzieć. Także zapraszam do materiału. Przede wszystkim obudowa za 6 stów, która posiada 4 panele szklane. Po obu bokach, front oraz top. I teraz co? Za to płacimy 6 stów? No nie, nie do końca. Przede wszystkim, jak wiemy, no, powtarzalne obudowy, czyli zaprojektowane w fabryce i klepane, że tak powiem, gdzie jest zmieniany tylko front panel, no to wiadomo, no. Cena będzie dużo niższa. Jeżeli chcemy coś nietypowego w małych ilościach zamówień, no to ta cena na pewno będzie większa, tym bardziej jeżeli coś będzie, że tak powiem, wymyślne, bo marketing sobie, że tak powiem, zażyczył coś takiego i coś takiego i by coś takiego chcieli, no takie dodatki, właśnie takie życzenia marketingu niestety kosztują i to podbija również mocno cenę. Ale jakie mamy marketingowe życzenia w tej budowie? Całe szczęście muszę przyznać, że są to dość funkcjonalne rzeczy, które naprawdę ułatwiają życie. Nie tylko to dobrze wygląda ta obudowa, bo jak widzimy, 4 wentylatory ARGB w standardzie z dołączonym kontrolerem, wygląda naprawdę dobrze. Ale co mamy jeszcze poza tym? I to jest ciekawe. Zobaczcie, żeby zdjąć przedni panel, nie trzeba się szarpać z tym, tak jak w innych obudowach, z obawą, że coś urwiemy. Po prostu wszystko łatwo, lekko schodzi. Na dole mamy tutaj 2 magnesy, które nam wszystko trzymają. Jak widać, obudowa jest, front panel jest troszkę asymetryczny. Tutaj mamy przyklejone aluminium szczotkowane z logiem XPG oraz 4 mm szkło hartowane, które jest delikatnie przyciemnione. Jeżeli chodzi tutaj o front, ja sobie tą budowę przekrzywię, widzicie. Zobaczcie, on jest również na magnesach. Bardzo łatwe do wyczyszczenia. Zobaczcie, ja to zdemontowałem chwilę bez żadnego wysiłku. Mamy magnesy, filterek siateczkowy, dostęp do wentylatorów. Mało, macie rację. Mało, ponieważ te wentylatory możemy również wykręcić. Wystarczy nam śrubokręt, 2 śrubki i wyciągamy cały stelaż z zamontowanymi wentylatorami. Odkręcimy Wam. Oczywiście komputer jest włączony, ale no cóż, nic się nie powinno zadziać. Zobaczcie. I wyciągamy, wypinamy całe wentylatory, tak? Bardzo fajne rozwiązanie jest to na stelażu. Taki sam stelaż jest na topie wykonany. Identyczny montaż, identyczne mocowanie. Możemy go obracać o 180 stopni. Możemy to oczywiście zamontować też chłodnicę bądź wentylatory 140, 280, 380 mm w trybie push and pull. Także bardzo fajne rozwiązanie. To akurat mi się podoba. Rozwiązanie bardzo przyjemne i naprawdę mocno ułatwiające życie. Co jeszcze mam w tej budowie? No cóż, całe szczęście jest to budowa, która ma
pełny pakiet filtrów. O, coś tam nie zaskoczyło. Ok. Także od spodu mamy filtry. Teraz kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Mianowicie, jak widać, bok jest przykręcany z boku, a nie od frontu czterema śrubkami. Też to jest ciekawe rozwiązane. Śrubeczki są z blokadą, dzięki czemu nam nie wypadną. Wysuwamy. Zobaczcie. Nie spadło. Stopki są tak zaprojektowane, że nam tutaj dodatkowo przytrzymują cały ten panel. A nie wiem, czy będziecie widzieć, tu jest dodatkowa prowadnica, która właśnie zapobiega spadnięciu, przechyleniu się tafli szkła. Dodatkowo blachy, kątowniczki przyklejone do front panelu. Co mamy w środku? W środku też mamy kilka fajnych rozwiązań. Przede wszystkim koszyk na dyski możemy zdemontować. Dodatkowe dużo, tak naprawdę bardzo dużo przepustów gumowych, z których możemy wykorzystać, możemy ładnie poprowadzić okablowanie. Wentylowana piwnica, ale możemy też tu zamontować dodatkowy dysk twardy właśnie na tej blasze, na tym mocowaniu. Tył komputera również mamy szkło hartowane. No i teraz mamy pytanie, czy warto zapłacić 600 zł za obudowę? No cóż, na to sobie na pewno musicie odpowiedzieć sami. Musicie na pewno wiedzieć, czego oczekujecie od tej budowy. Jeżeli chcecie coś nietypowego, chcecie się czymś wyróżnić i kupić produkt dobrej jakości, no to niestety też trzeba zapłacić. Aczkolwiek blacha w tej obudowie niczym nie różni się od tej, która jest w obudowach za 300-350 zł. Jest to dalej 0,8 do 0,9 grubości wraz z powłoką lakierniczą. Powłoka lakiernicza jest bardzo dobrej jakości, muszę przyznać. Mamy wszędzie szkło hartowane, a nawet bym powiedział, że jest go troszkę za dużo, bo z tyłu według mnie to jest lekka może przesada. Brakuje mi na pewno tłumienia dysków twardych, talerzowych, czyli pucalowych. No cóż, tyle ode mnie. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się taka obudowa podoba, czy wolicie jednak obudowy do 300 zł, czy może jednak cenicie sobie bardziej funkcjonalność niż wygląd. Akurat mamy połączenie jednego drugiego, więc no co, czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie dać suba i dzwoneczka. Na razie. Ale fajna ta budowa jest, muszę przyznać. Podoba mi się. Na razie.